Remont Alei Piłsudskiego ma szansę na dokończenie zgodnie z zakładanym harmonogramem. Radni przyjęli propozycję prezydenta Ludomira Handzla dotyczącą dokonania przesunięć w budżecie miasta i przekazania dodatkowych środków finansowych na budowę dwóch rond w ciągu remontowanej ulicy. Jest to powiększenie wydatków o kwotę 1 310 731 zł z przeznaczeniem na wykonanie końcówki remontu ulicy Piłsudskiego, czyli wykonanie dwóch rond. Przekazanie dodatkowych środków było konieczne, ponieważ w drugim ogłoszonym przez MZD przetargu okazało się, że zaproponowane przez wykonawcę oferty są wyższe od sumy, jaką przeznaczyło na ten cel miasto. W postępowaniu wzięły udział cztery firmy. Najwyższa zaproponowana kwota wynosi blisko 15 milionów, najniższa 12,5. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków rezerwy budżetu państwa w wysokości 4 milionów 100 tysięcy. Dlatego prace muszą zostać zakończone jeszcze w tym roku. Na dzień dzisiejszy kwota, która wynika z przetargu, oczywiście dokumenty są jeszcze analizowane, to 12 539 607 zł i 5 groszy brutto, ponieważ otrzymaliśmy 30% dotację do tej inwestycji. Myślę, że warto ten wysiłek jeszcze wykonać. Prezydent podkreślił, że dokumenty przetargowe są wciąż analizowane. Zwiększenie nakładów finansowych na ten cel pozwoli mieć nadzieję, że na Alejach Piłsudskiego powstaną dwa nowe ronda wraz z infrastrukturą. Jedno turbinowe i tutaj to rondo turbinowe długo oczekiwane przez mieszkańców na styku ulicy Prusa, Piłsudskiego i Kamiennej oraz drugie rondo klasyczne na ulicy Nawojowskiej i Piłsudskiego. Przez cały okres budowy nowych rond ma być utrzymany ruch pojazdów. Prezydent podkreśla też, że ma nadzieję, iż do czasu podpisania umowy z wykonawcą uda się zakończyć część prac na ulicy Nawojowskiej, tak aby kolejny remont nie generował dużych utrudnień w ruchu. Mam nadzieję, że do podpisania umowy z wykonawcą remontu ulicy Piłsudskiego uda się już całkowicie zakończyć remont na odcinku Piłsudskiego-Graniczna, czyli położyć tam dwie warstwy asfaltu do warstwy wiążącej. Pozostałaby warstwa ścieralna na odcinku Piłsudskiego ulica Graniczna. To umożliwi płynny ruch mieszkańcom Zawady, a także tym, którzy wjeżdżają od strony Nawojowskiej i wyjeżdżają w tym kierunku z Nowego Sącza. Termin zakończenia prac przy budowie dwóch nowych rond na Alejach Piłsudskiego zaplanowano na 30 grudnia bieżącego roku.